Moi kochani, oficjalnie wystartowała nowa zamknięta beta 0.54. A wraz z tą aktualizacją do gry zostały dodane aż 3 nowe mapy: Crab Landing, Ice Caramba oraz Stumble Cove. I z tego co widzę, każda osoba, która zostawi pod tym filmem łapkę w górę, otrzyma wraz z tą aktualizacją nowego, darmowego skina. Bo taki właśnie skin widnieje nam w sklepie. I jest to postać, która surfuje na PSP. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ teraz, moi kochani, trzeba wybrać szczęśliwą osobę spośród komentarzy, którą dodam do swoich prywatnych znajomych i zgarnie 250 gemów. Dodajemy do znajomych ostatniego widza, jest to Max2010. Szukaj, mamy takiego oponenta, zapraszamy i witam w rodzince. Jeżeli też chciałbyś wygrać dołączenie do moich znajomych i przy okazji zgarnąć gemy, wystarczy, że wskoczysz do sklepu w grze Stumble Guys, to na telefonie czy na Steamie. Na samym końcu wpiszesz do sklepu kod Farel, klikniesz wesprzyj, potwierdzisz, a w komentarzu pochwalisz się swoim nickiem z gry Stumble Guys. Wyniki konkursu ogłoszę w jutrzejszym odcinku. Okej, moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji beta. Na początku sobie sprawdźmy, co tutaj ciekawego słychać. Czy jest coś za darmo? Oczywiście, że jest. Darmowy prezent. Odbierzmy. Tak wygląda nowy skin. Jest mega fajny. Nazywa się Gamer. Jest to mityczny skin. Mi się bardzo podoba. I coś mi się wydaje, że chyba on będzie dostępny za darmo dla każdego. Ale nie dostałem nigdzie jeszcze żadnej informacji na ten temat. Ale z pewnością się dowiem i wszystko wam ogłoszę już w następnym odcinku. Dobrze, wchodzimy w grupę. Gra niestandardowa. Ustawiamy sobie oczywiście 3 mecze. I wybierzmy sobie pierwszą mapę. Crab Landing. Okej, ciekawie się nazywa. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za tryb. Może być oczywiście to albo eliminacja, albo po prostu kto pierwszy dobiegnie do mety, co nie? Albo jakiś, nie wiem, wyścig, jazda na krabach. Za chwileczkę się wszystko okaże. Nie sprawdzałem, bo specjalnie czekałem na nagrywanie odcinka. Dopiero co wyszła beta, dostałem info i wow, Crab Landing, ścigaj się do mety. No dobra, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Poczekajcie, poczekajcie, na czym my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy na samolocie Stumble Airlines, który się rozwalił na bezludnej wyspie. Okej, na skrzydle ma taką grafikę samolotu. To jest chyba słońce z niebem, jakimiś z gwiazdami połączone. Aha, dobra, dobrze wiedzieć, że tutaj nie ma w ogóle hitboxów, tak bym to nazwał. Zobaczcie, przelatujemy przez tą mapę. Może to się kiedyś zmieni. Okej, lecimy na brzuchu i zobaczcie. Mamy tutaj takie kręcące się łapy krabów. Czyli to jest wyspa krabów. Mamy też dziurawy most. I mamy też torby z rozsypanymi ubraniami prawdopodobnie podróżujących tym samolotem. I tam jest też skrzydło tego samolotu. Czy mogę wskoczyć na przykład na to? Hop! Nie da się! Okej, i wpadamy do wody. Dobra, polećmy sobie teraz prawą stroną. A w następnej rundzie postaramy się przebiec środkiem. Czy da się w ogóle środkiem przebiec po tych ruchomych krabich szczypcach? Wow, zobaczcie na to! Są kraby? Nie ma krabów! I co taki krab robi? Odbija mnie? Tak! On na przykład może mnie wrzucić do wody! I to by był przypał! Właśnie! Właśnie! Czekajcie! 11 osób! 12! Szybko! Bo ja to przegram! 13! Hop! 14! Dobra, przegrywam tą rundę. Troszeczkę zlekceważyłem te bociki, tych stamblerów bocików. No dobra, wychodzimy z gry i gramy jeszcze raz. No dobra, zagadaliśmy się troszeczkę w tej rundzie, ale poznaliśmy mapę. Już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Woda się podnosi, opada. W przodu jest albo szybsza droga przez te ruchome krabie szczypce, albo po prostu przebiegamy kołem przez rozwalony most. No dobra, teraz postaramy się to przejść jak najszybciej, ale za pierwszym razem przejdźmy to po moście. Dobra, mega fajna mapa. Mi się generalnie podoba taki klimat. Exotico. Damy w prawą stronę. Uwaga, zaczynamy. Od razu sprint na brzuchu. Pyk. Znowu sprint, cyk. Sprint, cyk. Hop, można się odbijać, można się odbijać. Okej, i teraz co? Atak. Cały czas w prawo. Postarajmy się cały czas iść w prawo. Okej, okej, woda opadła. Hopsa. Nie! Oho! No i chyba pierwszy już nie będę. Takie to jest zdradzieckie. Uważajcie, żeby tutaj się przypadkiem na brzuchu za mocno nie ślizgać, bo wpadniecie do wody. Ta... Uwierzcie mi, że ta mapa, ten tryb jest mega ciężki. Patrz! No i ta woda jeszcze troszeczkę jest taka jakby niedopracowana. Ja bym troszeczkę ją dopracował, bo ona... Wow, wow, wow! Aha! Ta wyspa totalnie znika! Więc tutaj trzeba robić to na szybkości. Raz, dwa, trzy. No i patrzcie, będzie chłop przede mną. Wypad, 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 chłopie. Hop! Dobra, i tak jestem trzeci. No dobra, dobra. Czy można się na przykład od kraba odbić? A nie, on... On też się chowa pod wodę. No dobra. Fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć.
Myślałem, że na przykład moglibyśmy się od niego odbić i polecieć na przykład mega wysoko. To by było fajne. Na szczęście tym razem udało mi się dobiec. Teraz ta runda będzie kolejna troszeczkę trudniejsza, bo jest mniej stumblerów. I teraz postaramy się przejść środeczkiem. Centralny środek przez kręcące się krabie łapy. Okej, lecimy, go. Hop, hop, dobra. Pierwszy pierut, drugi pierut. Hop, nie! To nie będzie takie proste. Uwierzcie mi, że to nie jest wcale takie łatwe. Hop. Niby one ustawiają się w końcu w którymś momencie takim, że można przeskoczyć, ale... Aha, uwierzcie mi. Naprawdę, na słowo, wiem, że się powtarzam, ale to się wydaje proste, ale w pewnym momencie, no właśnie ta krabia szczęka, zacisk krabi się tak ustawi, że nie przeskoczysz. Dobra, jeszcze raz, trzecie podejście tego samego obrotu, no nie wytrzymam zaraz. Jak? Okej, to jest najtrudniejsze. Dobra, da się, ale w pewnym momencie trzeba zrobić to szybko. Aha, to jest krab ratunkowy to miał być. Czyli jak nie zdążymy na wyspę, to możemy szybciutko na przykład na kraba wskoczyć i przeczekać teraz. Nie no, kolejny mój pomysł spalił na panewce. Poczekajcie, stajmy na tym krabie. Aha, wszystko jasne. To nie jest krab ratunkowy jednak, moi drodzy. Ten krab, on idzie na dno, jak na niego staniemy. No i ja oczywiście odpadam po raz kolejny. Niesamowite, ale dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Już znamy wiele plusów i minusów tej mapy. No dobra, ale postaramy się chociaż raz zająć pierwsze miejsce, co nie? Bardzo ciekawa mapa, a przed nami jeszcze dwie. I coś mi się wydaje, że skupimy się w jednym odcinku na jednej mapie. Więc jutro wrzucę wam odcinek z kolejnej mapy i też sobie sprawdzimy, którędy najlepiej biegać, którędy jest najszybciej, jak zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Na pewno nie środkiem trasy. Ten środek już sobie odpuścimy. Postarajmy się zająć teraz pierwsze miejsce na szybkości. Pyk. 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 Dobra. Pyk. I postarajmy się przebiec teraz środeczkiem. Woda opada. Lecimy. I musimy iść... A! Tutaj aż na zielone, dobra. Czyli mamy mniej więcej już jakby odniesienie. Fajnie, fajnie, fajnie. Krabie, odejdź, nie wrzucaj mnie do wody. Mamy już punkt odniesienia, gdzie mamy się kierować jakby. Dobra, dobra. Jak teraz stąd dobiec, żeby było dobrze? Ulecimy. Hop. Hop, dobra. Ta wyspa idzie na dno? Nie idzie. Okej, okej. No i co? Dlaczego? No i nie dobiegnę znowu pierwszy. Jestem najgorszy, jak na tamtego wąsa wskoczyć, widzowie. Mega ciężkie, mega ciężkie. No i co, ten krab też idzie na dno? Okej, jest jakaś szansa. Albo tak to zrobić można, właśnie na... Albo i nie, można się odbić od tego kraba czy nie? Woda opada, odbijamy się od kraba. Szczupak. No dobra, da się, no i co dalej? Dalej, no to dobiegają boty przede mną. Czyli środek jednak nie jest najszybszą trasą. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudne. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Czyli na pewno nie środkiem, tylko lewa strona albo prawa strona i znowu prawa strona. Powiedz w koło, bo jak widzicie, ta woda na środku mega szybko się podnosi. A później nie wiem, jak z tej ostatniej wysepki przeskoczyć na tego kraba. Ale postaram się dowiedzieć. Więc teraz przebiegniemy się jeszcze raz, żeby być pierwszymi. Totalnie lewą stroną. Dobra, go. Opsa. Hop. 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 Dobra. Tutaj to jest naprawdę mega proste. No i teraz sobie przeskakujemy stąd tu. Coś mówiłeś, Farel? Że coś jest proste? A mi się wydaje, że chyba nie jest takie wcale proste, jak ci się wydaje. Dobra, hop. Woda opada. Odejdź! Nie. Dobra, tu nie ma już wody. Okej. No i teraz już jest easy, nie? Dobra. Czyli najlepiej... tamtą stroną biec sobie i wskakujemy do korony. To było bardzo proste. Ale ktoś musi być totalnym szefem. Jak ktoś z was, moi drodzy, kiedy ta mapa zostanie upubliczniona, wymasteruje to w ten sposób, że przeskoczy tymi ruchomymi krabimi szczypcami i przebiegnie jeszcze przez środek i na końcu wskoczy mu na wąsa i będzie pierwszy, to jest dla mnie szefem totalnym. Zobaczmy sobie, jak te boty sobie radzą. Też biegną lewą stroną i chyba ta lewa strona, czy tam prawa, to jest to samo. To jest to samo, tak jest. Dobra, moi drodzy, lecimy jeszcze raz, tylko tym razem
Polecimy lewą stroną i środkiem, bo musimy w końcu się dowiedzieć, jak na tego wąsa mu tam wskoczyć, bo cały czas mi nie wychodziło i przez to wpadałem do wody. Teraz już wiemy, że zielone wysepki na pewno nie idą na dno, że od kraba można się odbijać i że dzięki temu można zyskać trochę czasu. Dobra, woda opada. Okej. I szybciutko na tą wysepkę, jest git. Odejdź, odejdź krabik. Woda opada, ledwo co? Hopsa, hopsa. Odejdź, odejdź, bo utopię się. I teraz co, woda opadła, musimy poczekać na kraba, z kraba na wąsa. Okej, da się, dobra. Wiadomo, o co chodzi. Myślałem, że ten krab jest tak zrobiony, że woda będzie musiała być na samej górze. Kiedy na niego wskoczymy, on troszeczkę osiądzie niżej i wtedy będziemy w stanie wskoczyć mu tam, wiecie, na tego wąsa, koło okularów. Ale jak widać, nawet jak jest woda niżej, to też jest szansa do skoczenia na tego wielkiego kraba, na kraba króla. No i lecimy z grande finale. Dobra, w grande finale zaryzykuję. Tak jak wam powiedziałem, że jeżeli ktoś przebiegnie środkiem w finale totalnie tą mapę, to jest dla mnie szefem. I ja postaram się to zrobić, a uwierzcie mi, że to wiąże się z dużym ryzykiem. No ale zobaczymy, czy faktycznie jesteśmy w stanie zdobyć przewagę nad botami, nie? Hop. Hopsa, nie wpadłem jeszcze. Dobra, już jest przypał. Raz. Poczekaj, poczekaj, Farel. Dwa. Trzy. Cztery! To jest buk, buk, buk! Cztery! Udało się, ale to było dziwne. Ledwo to mi wyszło. A! A! Okej! Okay. Jest totalny środek, woda opada. Tutaj zawsze troszeczkę przy lewej się trzymajcie. Poczekaj, 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 poczekaj. Tutaj właśnie mówię, hop! Tutaj właśnie wskakujcie. Krabik. Będę! Będę, no nie! Jakie chamstwo! No, prawie byłem! Prawie sam bym się nazwał szefem. Karolina 3-3 mnie jakaś rozwaliła. No dobra, ale i tak GG. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu krabiki górą. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Hej!